Hej, cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon White. Dzisiaj gdzie? Dzisiaj oczywiście w White Forest, czyli tej, no muszę powiedzieć, że dość ciekawej lokalizacji. Możemy tu latać, jest to jedno, znaczy miastem tego po prostu nie nazwijmy. Myślę na początku, wiecie, na mapie widać jakby to było miasto. A tu jest po prostu Poké Centrum, nie wiem czy... A dobra, mogę sobie jeszcze wędkę wyciągnąć. Mamy tu Poké Centrum, mamy tutaj jeden domek. No i dosłownie drzewa, ale nie takie zwykłe drzewa. Są naprawdę tutaj wielkie drzewa. No cóż, ciekawe miejsce. Można tu spotkać Pokémony. Zresztą spotkaliśmy... No to jeszcze właśnie, jedna osoba napisała mi ciekawostkę. Wygląda to w ten sposób, że w trawie możemy spotkać Nidorana. Ale jeżeli wejdziemy na przykład tutaj i wyjdziemy... To potem może nam się zresetować. Oczywiście jest szansa, że znów będą Nidorany, ale jest też szansa, że będą zupełnie inne Pokémony, więc to jest super sprawa. Naprawdę tutaj dużo Pokémonów można spotkać. Dodatkowo pływając sobie w tej wodzie też można spotkać Poki, ale ja ostatnio was nie prosiłem o Niki, więc nie łapię dzisiaj Pokémonów, bo wiecie, człowiek chce sobie odpocząć czasem od tego łapania Pokémonów. Jednak w kolejnym odcinku już będę je łapał. Tak, możecie więc napisać już niki pod tym odcinkiem. Macie tam, wiecie, widzicie filmik, to pod filmikiem równiutko macie możliwość napisania komentarza, a w nim napisania ksywy dla Pokémona. I mówię, jeden użytkownik, jedna ksywa, moi drodzy. Wierzcie mi, nie daje się nabierać na sztuczki, że ktoś mi napisze 10, a ja biorę wszystkie pod uwagę. Nie. Dobra, idziemy w tym kierunku. W ogóle, a czego ja bym zapomniał, trenowałem troszkę Pokémony, nie oszukujmy się, nie tak bardzo, ale jednak, troszeczkę. Mój Tej ma już 62 level, Janko tam wbił, ale Wiktor ewoluował już w swoją ostatnią formę, którą jest Klinklang, dokładnie. Pierwszy Pokémon to był Klink, jak miałem Klanka samego, nie widzieliście, bo sobie wtedy trenowałem, a teraz jest to Klinklang, jest to Pokémon oczywiście tylko i wyłącznie typu stalowego, którego, no zobaczcie statystyki, dobry defense, bardzo też dobry special defense, no to dobry Pokémon, nie można powiedzieć, będzie w stanie się bronić, ale jest to bardzo dobry Pokémon na Ligę Pokémon, dlaczego? Ponieważ stalowe Pokémony są odporne na ciosy typu, czy nie odporne całkowicie, ale tak dość mocno odporne, na ciosy typu duchowego, a jest jednak jedna trenerka w elitarnej czwórce, co ma duchy. To samo można powiedzieć o Pokémonach typu mrocznego, też ciosy typu mrocznego nic nie robią stali, no i to samo zresztą o psychicznych ciosach można powiedzieć. No tylko, że jeżeli ktoś nas walnie ogniem, no to wtedy możemy się obawiać albo jakimś walczącym ciosem. Ale dobra, jesteśmy w jakiejś nowej lokalizacji, co tu mamy? Road 14. Tu jest już jakaś pierwsza trenerka, a walić to, idziemy oczywiście walczyć z nią. Co tam masz nam do zaoferowania, dziewczynko? Liczę, tu jestem pewien, że będzie miała silne Pokémony. Tutaj każdy ma już na 60 którymś levelu, 5 bodajże. Ojej, o Jezu, 68 poziom. No dobra, słuchajcie, 68 poziom, ale jednak można dzięki temu expić Poki, nie ma co. No ja to ja trochę szkoliłem, on ma jeszcze Lucky Egga. Więc o, Swagger zwiększy nam atak i to tak chyba, tak no mocno, naprawdę mamy mocny atak, tak jak prawie jak po Swordensie, ale za to mamy też Confusion i ajajaj, bijemy się, no i jak widzicie wcale to takie słabe dla nas nie było, no widać może ta Paragli, dobra taktyka, chyba jak się, oj nie. Ale przynajmniej, no, już mamy out of confusion, czyli przynajmniej mamy podniesiony atak, ale jesteśmy sparaliżowani. Dlatego co? Użyję sobie, bo mam dużo full restory 28, nawet jak będzie trzeba, to kupię ich więcej na ligę, ale na chwilę obecną trzeba wykorzystywać jednak to, co się ma. Wyleczymy się na maksa, już raczej Swaggerem nas teraz nie wajem, nie właśnie, body slam, tylko żeby mnie nie sparaliżował po raz drugi, bo się wścieknę! No nie, no chyba sobie jaja robicie. Ja pieprzę, co za pech! No nie, no jaja, jeszcze raz jaja. Dobra, spróbujemy walnąć Brick Breakiem, nie załatwi nas. Swagger, o mój Boże, ale mamy teraz silny atak, naprawdę. No ale też znów jest Confusion, jeszcze jest Paraliż, więc w ogóle marna szansa, że uderzymy. A jak uderzymy, to w siebie dość mocno właśnie, szczególnie po tych Swaggerach, to trochę zaboli. Oj. No właśnie, widzicie sami. Dobra, ja postanowię użyć kolejnego Full Restora. Ten cholerny, czy to ta jest dokładnie, ta cholerna Paragli jest naprawdę mocna. Aha, w ogóle to Full Restore też leczy z Confusion? To on chyba to powodował, a nie, że on sam z siebie. Nawet nie wiedziałem, myślałem, że to z tego nie leczy. No dobra, teraz będziemy, mam nadzieję, że szybsi, a nie, nie jesteśmy szybsi. Ten zapomniałem, że Paragli jest szybszy. Już trzeci Swagger, już chyba kolejnego nie może na nas użyć. No jestem wściekły, jak znów będzie konfuzja, to jestem po prostu wściekły. No, właśnie, już się bałem. Teraz padnie na luzie, ten Pokémon padłby nawet po Dragon Claw, chociaż nie jest super efektywny. Tacy potężni jesteśmy teraz. Piękny krytyk.
piękny krytyk, naprawdę wziąłem mnóstwo życia. Tylko boję się, że jak teraz walniemy po tych słagerach, to sami się ubijemy. Ale co tam, wiecie jednak, one podnoszą atak, a konfuzja jest tym silniejsza i mocniejszy mamy atak. No dobra, no to takim Dragon Claw, tylko że Psychic oczywiście jest szybszy. Ojejoj, Espion nas załatwił. Nieprzyjemna sprawa. 68 poziom, nieźle, mogę powiedzieć tylko tyle, nieźle. Ojej, ja teraz się naprawdę martwię, bo możemy mieć problemy. Kogo ja użyję? Wiktor. Wiktor nie jest jeszcze zbyt wyekspiony, aż tak jakbym sobie tego życzył. No ciężka, na razie ciężka sprawa, jest naprawdę ciężko mi. Czy walniemy, może ten Mirror Shot to w ogóle atakowało? No chyba coś tam robiło, jakieś obrażenia. Future Sight, czyli atak, który zaboli nas dopiero potem bodajże. No dobra, walnij. Walnij i mam nadzieję, że cokolwiek weź. Oh shit. No widzicie, Wiktor może ewoluował, ale... Jejku, naprawdę... Muszę eksnić poki. Tylko, że wiecie, takie... O, jeszcze fajnie, Special Defense nam osłabi. No to teraz już padniemy po kolejnym Psychiku. Oj. Robi się, bardzo bym powiedział, że niebezpiecznie. Kurde, zrobić mu cokolwiek, sparaliżować. No teraz ten na pewno Psychic nas już całkowicie wyeliminuje z dalszej gry. No właśnie, Wiktor padł. Ciekawie nie jest, słuchajcie, ciekawie nie jest. Wow, no naprawdę nie spodziewałem się takiego oporu. Ja tu się spodziewałem, że tu będzie jakieś, no dam rady, no tam 60 poziom wyrobi, a tu jest 68. No będzie na nas szybszy prawdopodobnie Espion, Future Sight. Spoko, użyj tego, mam tu gdzieś, bo ja cię powinienem załatwić przynajmniej Shadow Ballem. No coś czuję, że za chwilę wracamy do Pokécentrum, a dzisiejszy odcinek... No nie, przeżył. Nie, no to teraz już padniemy po tym Psychiku. Raczej na pewno. A, daliśmy radę, 10 życia. 10 życia i żyjemy, moi drodzy. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że jakimś cudem będzie mnóstwo expa na pewno, właśnie. Bo padł nam nasz Klinklang i on nie dostaje expa. I Lapras, czekajcie. Kto na Laprasa? No myślę, że Erster tutaj jest najlepsze wyjście. No bo kto inny? Trzeba sobie jakoś radzić, ale czy damy radę? Liczę, że tak. Ojej, Lapras. Muszę wpieprznąć w ciebie tym moim, czekać. Jak to się zawsze zwie? Fusion Bolt? Zawsze tak, Fusion Bolt. To jest ten cios. No walnij, tylko tak porządnie, z ekromie, tak żebyś jak już pieprzniesz, to już do końca. Ale nie, wiedziałem, że raczej przeżyję. Safeguard, haha, ten cios nic nie robi. To tylko powoduje, że teraz nie... Ojoj, Future Sight działam. Właśnie, jest to cios, który... O Boże, nawet zabolało, muszę powiedzieć. No cóż, ten jednak Espion słaby nie był, jego cios musiał być mocny, szczególnie, że jest to też cios typu psychicznego, a więc mamy tutaj dodatki od stawa. Ale dobrze, daliśmy radę, Erster wygrał 5000 expo, naprawdę zebrał go sporą. Z Lucky Eggiem to byłoby z 7000, więc naprawdę spora ilość tego doświadczenia. Wiecie co, myślę, że dzisiejszy odcinek to naprawdę będzie typu UD, spróbuj jakoś przetrwać, zanim cię przeciwnicy zniszczą. Kurczę, no ja rozumiem, ale wiecie co, według mnie dobrze, że jest ten wzrost expa, że to są przeciwnicy silniejsi. No ale kurczę, nie aż tak. Nie oszukujmy się, nie aż tak. Ja nawet nie mam za bardzo gdzie ćwiczyć tych Pokemonów. No w trawie. No w trawie można, są tam Pokemony na prawie 50 poziomie, ale i tak to trochę trwa, a według mnie przeciwnicy powinni być trochę słabsi. To tylko nam jednak obrazuje, że elitarna czwórka będzie już naprawdę przekokszona i nie ma tutaj co do tego wątpliwości. No ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Oby, po prostu oby, bo no cóż, ja nie dam rady tak przejść teraz, wiecie, tak dalej, jak nas będą bić mocno. W ogóle wow, jakieś tutaj takie tereny. Ja może tutaj nawet niektórych będę omijał. Czy to jest w ogóle wodospad jest, pewnie można się wspiąć na niego za pomocą ciosu Waterfall. Tylko nawet nie wiem, czy ja zdobyłem ten cios? Nie przypominam sobie. No tutaj są Primate. O, sweet. Pokémon z naprawdę przekokszonym atakiem. Potężna, mocna małpa z pierwszego regionu. Obronę ma słabą, tylko czy będziemy szybsi? Nie wiem, Dragon Claw czy Slash? Dragon Claw czy Slash? Od tego mamy staba, a walnijmy Dragon Claw. Z naszym atakiem, z jego słabą obroną może damy radę. Aczkolwiek myślę, że przeżyję. Myślę, że przeżyję, ale zobaczymy. Przekonamy się. No, close combat, o mój Boże. To jest potężne. Obniży mu co prawda statystyki obron obu, ale to jest mocne. To jest naprawdę mocne. No ale daliśmy radę. Pamiętacie zresztą chyba Pokémon Platinum, jak ja i mój Infernape koksiliśmy za pomocą właśnie tego ciosu. Dobra, Scrafty. No ze Scraftym sobie poradzę, mając właśnie Teja, nikogo więcej niż tylko Teja. Ale no przeciwnik jest silny. Tylko boję się, że on może mnie załatwić.
O, dobrze, dobrze, dobrze. Użył tego ciosu, który jakbyśmy go nie uderzyli. Gdybym użył Dragon Dance'a, to już byłby po mnie. A w ten sposób wybije go z rytmu i nie powinien użyć właśnie. Haha, nie może użyć ciosu. Świetnie. No i genialnie, dobrze, dobrze. Nie zamierzam bawić się w Dragon Dance'a. Jednak jeżeli ten Pokémon byłby na lidze i użyłby tego ciosu, wiecie, no, ja bym używał wcześniej Dragon Dance'a, to bym nie wyeliminował bez problemu, ale spokojnie, dajemy radę. Brick Break i Scrafty palnie. Myślę, że tego ciosu, bo ten cios ma taką ładną nazwę, której zapomniałem. Boże kochany, nie wiem, to jest cios typu walecznego. Ale nie pamiętam, Poliwrath. Ha, on może znać jakiś cios typu lód, no to dlatego w sumie Erster może oberwać, bo on może się nauczyć Blizzarda, jak się nie mylę. Ale jeżeli walniemy go elektrycznym ciosem, to myślę, że jest jakaś szansa na to, żeby, wiecie, troszeczkę jednak ten Poliwrath oberwał. No dzisiaj naprawdę czuję się, jakbym walczył już dziś z elitarną czwórką, bo przeciwnicy są silni. No dajemy radę. Jest to Pokémon typu, jakby ktoś nie wiedział, wodno-walecznego. No oberwi mocno, oberwi, tak ponad połowę życia. No pięknie, pięknie, tak oberwał jak miał oberwać, strasznie się z tego cieszę. Dynamic Punch, oj teraz trafiam, zaboli, zaboli, Erster trzymaj się. Oj, to jeszcze wywołuje konfuzję, nawet nie wiedziałem, że ma taki drugi efekt. No nie, dobra, zaryzykujemy i walniemy jeszcze raz Fusion Boltem. A, pięknie, tym razem chybił, tylko nie walnij się Erster, proszę cię, doskonale. No i teraz, już po Poliwrathie. Wow, pokonałem dzisiaj drugiego trenera stojącego mi na drodze, ale to takie, wiecie, pokonanie, cudem pokonanie. Niech tam Victor XP, on musi być silny, myślę, że na 60 level to na ligę u niego minimum, jak nie nawet 65-70. Jejku, dokąd my w ogóle zmierzamy, wiecie co? Tak się zaintrygowałem, bo idę tak przed siebie, jak głupi, nie wiedząc nawet dokąd zmierzam. Użyjmy tego. To w ogóle było jest jakieś wejście do miejsca zwanego Abudan Shrine, nie wiem, ale idziemy też do Udella Town, to jest już na pewno miejsce, a tutaj też jest jakieś, tak, to jest jakieś Lacunosa Town, spoko, będziemy tam zmierzać w tamtym kierunku, o ile dożyjemy tam dojścia. O, czekajcie, 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 tu może być jakiś rzadki Pokémon, za którego się dostanie trochę expa, dlatego chcę zobaczyć, co to będzie, nawet nie łapać, tylko... Dobra, już bałem się, że to znikło i tego nie ma. Zobaczmy, co to za silny Pokémon. O, Buizel. Buizel, Buizel. No myślałem, że będzie jakiś silniejszy Pokémon, ale jednak ma dużo poziomu doświadczenia. To właśnie przez to, że spotkaliśmy go w tamtym miejscu. No to Dragon Claw. Nie wiem, czy padnie po jednym ciosie. Może padnie, bo jednak to nie jest jego kolejna forma. Ten nie ma z mocnej obrony. Ale przekonamy się. A, padnie. Ale zawsze tam troszeczkę expa wpada. No, jak tam by się prawie nie rozkładali, to wiecie, to byłoby 1000 expa za tego Pokémona. Co to jest? Już kolejne miasto? Jesteśmy już u celu. Droga numer 14. Jejku, czy to jest plaża? Dosłownie, to jest plaża, ludzie. W ogóle to jest jakieś miejsce, jakby tu coś miało być. Zgaduję, że tutaj może kiedyś spotkamy jakiegoś Pokemona, bo zwykle w grach zostawiają takie miejsca, żeby spotkać tutaj legendarne Pokemony. Ale my jesteśmy już tutaj u celu. Tam jest to miasto. Tu sobie możemy przejść. Też nie wiedziałem, że to jest takie fajne miasto w ogóle na mapie, czy na mapie jeszcze raz sobie spojrzę. Czy tutaj w ogóle widać, żeby tu gdzieś była jakaś woda? To nawet nie widać. Znaczy widać, że tu jest jakieś morze, tu jest jeszcze jakaś Undella Bay. No to może nie można zobaczyć to miejsce. Jednak chwilowo mamy tutaj Pokecentrum. Oczywiście leczymy bez przerwy. Dzisiaj będziemy latać, leczyć nasze Pokemony. Jednak trzeba uważać. No nie oszukujmy się, kurczę, ja jestem zbyt słaby jak na chwilę obecną dla tych trenerów. Gdyby mieli oni po 6 Pokémonów, to pewnie bym powiedział, że mam wręcz przesrane. Póki co jednak dajemy sobie radę i oby dawać jak najbardziej tą radę, bo muszę po prostu... Znaczy nawet nie wiem, jaki jest chwilowo mój cel. Muszę pomóc tamtemu gościowi, wiecie, który zajmuje się sprawą tego Getisa. Tak. Co my tu mamy? Dużo domków, jakiś tutaj wielki budynek, The Big of the Riches. Spoko. Jakiś ziom tutaj stoi, czy to jest w ogóle trawa, czy to jest żywopłot, ale nie umiem w to wjechać. Nie no, to jest żywopłot, tu nie można spotkać Pokemona. Co? Pokemon Battle with You? A spoko! Czyli zobaczcie, jesteśmy w mieście, ale mimo wszystko i również w mieście musimy walczyć z jakimś uczniem, który ma jednego Pokemona. Boję się, że może być to silny Pokemon. Jest jakiś bogacz, ma Buizela. A Buizel, to już przed chwilą walczyliśmy z Buizelem. Ten jest tylko o 2 poziomy wyższy. Ten na 58 padł za pomocą jednego Dragon Claw. Czy ten, co ma 2 poziomy więcej, przeżyje? Przekonajmy się. Raczej nie wydaje mi się, żebym mógł przeżyć. No i co? Dokładnie. Mam nadzieję, że jest to jakieś dziecko bogacze, więc da nam troszeczkę przynajmniej kasy.
No daj trochę, 12 tysięcy, właśnie tego się spodziewałem. Dużo kasy, naprawdę dużo kasy. Lubię cię. Pokażę ci jakieś specjalne miejsce, chodź za mną. No spoko. To jest jakieś specjalne miejsce. Czyli to nam chce pokazać. Wow, widać, że dla jakichś kurde milionerów. Czy nie jest świetne, czy nie jest takie specjalne? To jest willa mojego ojca. Mogę się tutaj czuć wolnym. Aha, spoko. Dobrze wiedzieć, ale nudzi się tutaj. Aha, czyli nudzi się. A czy ty jesteś znudzony? Przyjdź tutaj jutro też. Też z tobą zawalczę, nie odmówię ci walki. A, spoko. Co to jest? To jest jego ojciec? Nie wiem. Oj, jak widzimy, jest strasznie bogaty. Widzę, stary, ale ja bym z tobą najlepiej stoczył walkę. Nie wiem, czy ja mogę stoczyć. Nie mogę z nim stoczyć walki, a szkoda. Bo szczerze bym zawalczył, bo to jest chyba jego ojciec, ale willa naprawdę, ja pierdolę, jakie okna, jaka plazma tutaj, a czy plazma to nie jest. Jakiś tam włączyłem program, spoko. A posłuchajmy sobie, znaczy posłuchajmy, trzeba jak najszybciej po prostu przewinąć. Ale nie no, willa kurde specjalna, naprawdę ładna. No cóż, koleś się dorobił, mając taką willę, sam chciałbym mieć taki dom, wow, naprawdę. Kurczę, no takie coś to trzeba zapracować. Okej, co tu mamy? O, Pokeball, zobaczcie, warto wchodzić w takie miejsca. A w nim mamy Big Nugget, a, czyli do nas to można sprzedać pewnie zapewne dość drogo i spoko. Wchodzimy, będę wchodził, bo czemu by nie, bo... Aha, spoko, pusty dom. Zostawiają pusty dom otwarty tak, żeby ktoś się wkradł. Najlepiej ukradł telewizor i inne bajery. Tu kolejny, co to jest? Jakieś opuszczone miasto? Tylko to nie w jednym wielkim domku było coś ciekawego? Dziwne. Przecież to jest Cynthia! O mój Boże, to jest już na pewno Cynthia, co my jeszcze w White'ach nie spotkaliśmy? No może nie. Co jest? Jesteś niecodzienny. A wiem o tym. Wyglądasz po prostu jak trener. W ogóle dziwna muzyka. Naprawdę, jakby ktoś tu gdzieś obok mnie na fortepianie grał. Aha, pamiętam cię. Jesteś Judy, miło cię poznać. Jestem Cynthia, trenerka Pokémon taka jak ty, która się interesuje tam mitami. Aha. Czyli tutaj, aha, no tak, no nie ma co się dziwić, w tym mieście gdzieś są ruiny, ona uwielbia takie ruiny. Pamiętacie zresztą na pewno z wersji platynowej, tam też wszędzie chodziła, tam gdzie były ruiny, tam można było ją spotkać. Czy co, ona tutaj w coś zainwestowała. Okej, okay. Would you care to be my opponent? Czy będę chciał być jej przeciwnikiem? Owszem, a czemu nie? O mój Boże, chyba nie będziemy z tobą walczyć. Ojej, okej. Okay. Nie wiem, walczymy jednak z nią, o mój Boże, walczymy z... czempionką z regionu Sinnoh. Ma 6 Pokemonów. Czy ja jestem w stanie z nią wygrać? Zaczynam się zastanawiać, słuchajcie, bo tak wyzwałem ją. Czekajcie. Ja zaraz padnę. Ona ma Spirit Tomba na 75 poziomie. O mój Boże, liczę, że przeżyję i używam Dragon Dance'ów. Ja nie mam szans wygrać tej walki. Ja dosłownie nie mam najmniejszych szans jej wygrać. Ale co tam, double team, spoko, ja będę używać Dragon Dance'a, się wzmacniać, a on zrobi tak, że będzie tak unikliwy, że nie trafię go. Jezu kochany! Czyli jeżeli ona będzie miała skład taki, jaki miała właśnie, kiedy walczyliśmy z nią w platynie, po raz drugi szczególnie, no to nie mamy z nią najmniejszych szans. To jestem w stanie stwierdzić. Jeżeli nie wiecie, jakim Pokémonem jest Spirit Tomb, jest to Pokémon typu Duch i Mrok, czyli Pokémon, który tak naprawdę nie ma żadnych słabości, nie ma żadnego ciosu, który jest super efektywny. Bo jeżeli... no nie ma, po prostu nie ma, możecie sobie to zresztą sprawdzić. Boże, kochany, on trzeci Double Team, ja już chyba trzeciego użyłem Dragon Dance'a, czyż nie? To był trzeci mój Dragon Dance, czy drugi? Bo już nawet nie wiem. Tak, to był trzeci, czyli teraz czwarty. Ja wolę się wzmocnić, jeżeli jakimś cholernym cudem mam wygrać tą walkę, to tylko za pomocą Teja. A Jezu, ja przecież jako nie trafię za cholerę. No widzę, że mamy identyczną taktykę. No cóż, może być ostro, moi drodzy. Może być naprawdę ciekawie. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Jeszcze będę mógł raz użyć Dragon Dance'a, jak się nie mylę. Czy on nie użył? Aha, bo chyba użył już tyle Double Teamów, że już może na niego to nie działa. Nie wiem. Albo mi się zdawało, że nie użył, a użył. Nie wiem, nie no, używa Double Teama. Oh yeah, teraz będzie zabawa, słuchajcie. Boże, jakbym wiedział, że tutaj mogę wyzwać Cynthię, która ma Pokémony na tym poziomie, co ma, bym w życiu tego nie zrobił. Oczywiście nie trafiamy. Ten Pokémon ma teraz tak ciężko trafić, że no, tylko czysty fart. Naprawdę, ma taką unikliwość, że nie wiem, może mamy z 20% na trafienie go? No, ale udało się. Jak go trafimy, to myślę, że po tym moim wzmocnieniu może paść nawet. A czy tak będzie? Tak jest! Ach. No to teraz jesteśmy mocni, jesteśmy strasznie szybcy i jesteśmy również...
strasznie mocni. Jeżeli ja wygram z Cynthią Pokémon na poziomie teraz już 63, to będzie cud. O Boże, przecież nie zmienię Teja, bo jest tak wzmocnionym. Ale Milotic, jeżeli walnie nas lodowym ciosem, to mam prawo powiedzieć, że padliśmy już. Wolę jednak Dragon Claw, Slash ma większą szansę na kryta, ale już wolę używać jednak tego. Jesteśmy wzmocnieni, no nie wiem, przypadnie. Milotic ma mocne obrony. I padł! Jednak jesteśmy przekokrzeni. O mój Boże, jak ja tą walkę jakimś cholernym cudem wygram, to chyba będę, nie wiem, będę panem tutaj, bogiem pokemonowej. Garczą, spoko! Ten Pokémon na 100% padnie od naszego ciosu. Ten Pokémon jest dość szybki, ale po tylu Dragon Dance'ach nie ma najmniejszych szans. Cynthia popełniła błąd, że używa tych Double Teamu, a dała mi się aż tak mocno wzmocnić. Mogła użyć ich 3 i potem atakować, ale zawaliła sprawę. O, jeszcze kryt na Garchompy. Tutaj kryt nie był potrzebny, bo był to cios super efektywny. O mój Boże, Lucario. Dobra, Lucario może być, użyjemy na niego Brick Breaka, bo Dragon Claw może być nieefektywny, a to będzie wręcz przeciwnie, zabierze mu wystarczająco dużo, żeby padł, będzie, to jest chyba super efektywne na niego. Tak jest, to jest super efektywne, jest to Pokémon co prawda też waleczny, ale również stalowy, więc obrywa jak obrywa. Wow, 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 naprawdę, jeżeli ja pokonam Cynthię takim Pokémonem, to powiedzcie sami, jestem naprawdę świetnym trenerem. Elektros. Spoko, czy to jest jej ostatni Pokémon, czy jeszcze ma z 2? Nie wiem, ile ona ma jeszcze Pokémonów. No co, to na ciebie z powrotem Dragon Claw, bo czemu by nie? O Jezu, no padaj, padaj, stary. Nie, no ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Cynthia, no kurczę, czempionka. Czempionka, z którą tak super idzie i to mająca tak silne Pokémony. Braviary, no to jest już... A, to jest ten ptak, ten wielki orzeł. O Jezu, to z niego trzeba uważać. Właśnie, jednym Pokémonem rozwalę wszystkie Pokémony Cynthii. Wierzycie w to? Ja wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale jednak, bez używania nawet żadnych, wiecie, Full Restore'ów, Max Revive'ów, czegokolwiek, przegrywa. Pokonałem ją jednym Pokémonem bez straty życia. Umiecie coś takiego dokonać? I to jeszcze na tak małym poziomie mojego Pokémona? Nie wiem, ale ja jestem po prostu niesamowity i to jestem w stanie stwierdzić w tym momencie. Wow. To było coś niesamowitego, niesamowita walka. Tak, przypominasz mi gościa, który stanął twarzą w twarz z Giratiną. Och, pardon. Spoko. Bywam tutaj... Aha, ona tutaj bywa wiosną i w wakacje. Ale nie może tutaj zostać przez cały rok. A, no ktoś mi o tym mówił, że właśnie ona tutaj przebywa, ona wyjeżdża właśnie na wakacje do regionu Unova. Tak, 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 było o tym. Na nim przy o tym nie było w anime. Daliśmy radę ją pokonać. Jeszcze raz sobie z tobą tak pogadam. Ale daliśmy radę. Pokonaliśmy Cynthię jednym Pokémonem bez straty życia. Czy można chcieć czegokolwiek więcej, moi drodzy? Czegokolwiek? Zadaj jeszcze raz to pytanie. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Kurde, co tutaj mamy? Nie wiem, ale ja sobie zamierzam użyć teraz jakiegoś Max Repela. Myślę, że jeszcze jakieś Max Repele mam. To, czego dokonałem, to cały czas nie mogę w to uwierzyć. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, że dałem radę. Dałem radę pokonać ją jednym Pokémonem, bez straty życia. Wow, widzicie teraz, jaką wielką wagę można trzeba przykładać właśnie. Wiesz co, można płynąć. Nie wiem, czy ona czegokolwiek pilnuje. Ale bym przepłynął tak, żeby nawet z nią nie walczyć, bo po co? Czy nie, ona nie, ona tak tu sobie, ta dziewczynka stoi. Nie chcę dziewczynka z tobą walczyć. Naprawdę nie mam ochoty, wolę sobie raczej... Czy tu można? Tak, tu można nurkować, nawet nie wiedziałem, że w White'ach można nurkować. W Platynie już potem to anulowano, nie można było. W tych trzeciej generacji dało się. Pływam tak, kurde. To jest po prostu jakaś zatoka. Tutaj nic więcej nie ma, to jest jakaś zatoczka. Czy tu można wypłynąć? Nie, myślałem. To można jeszcze gdzieś właśnie pod tą wodą pływać. Ale ja chwilowo chyba nie mam takiej możliwości. Nie dostałem umiejętności, która mi na to pozwala. Ale wow, ha ha ha. Daliśmy radę, jestem tak niesamowity, że ja pierdolę. Przepraszam za wyrażenie, ale ja wciąż nie mogę w to uwierzyć. No nie, naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Jakim cudem? Czy jestem aż tak? Co jest? Ten koleś się odwrócił? Nie widziałem, żeby nawet się odwracał. Ale nie no, walić to jestem po prostu pod niesamowitym wrażeniem samego siebie. Daliśmy radę. Stary, o! W ogóle wybaczcie, ja się tylko coś muszę popić, po prostu tyle mówię, że jestem pod takim wrażeniem, że muszę coś wypić, bo wow. A, woda z Biedronki, uwielbiam to. Jest noc. Oj Tej, jesteś moim ulubionym Pokémonem, teraz jestem w stanie chyba to stwierdzić. Na, no kurczę, to czego on dokonał, to jest jakiś cud. To jest jakiś pieprzony cud,
ale jednak się udało. Cynthia pokonana jednym Pokemonem bez straty życia. Ani troszeczkę, jednego HP nie straciłem. Wow, hahaha. Ja nie wierzę. Nie wiem, czy byłem po 6 Dragon Dance'ach, bo już potem się pogubiłem z liczeniem. Czy po 5. W każdym razie, wow, niesamowite. Może zmieńmy Pokemona, bo jest to ten Pokemon duchowo... chyba duchowo wodny ten Jellicent. A to na niego może być dobry po prostu Fusion Bolt z Ekroma. Tak. Tylko to jest ta męska wersja jego. Okej, Fusion Bolt, wow. Jak ja to tylko dokonałem. Wiem, że teraz niektórzy sobie myślą, o Judy, jak ty się tym podniecasz, ojejku, myślę, że jesteś fajny. Tak, słuchajcie, jestem fajny, bo to, czego dokonałem, nie wydaje mi się, żeby wielu dokonało. Szczególnie, że na Pokemonie na tak niskim poziomie jak mój. Co? Shift Gear? Aha, dobra, bo to Victor chce się nauczyć. Mocne to jest? Raising Attack and Sharply Raising Its Speed. Aha. Czyli to podnosi mocno zarówno atak i speeda? Tak to rozumiem. Spoko. Czekajcie, ja chcę się nauczyć tego ciosu, a niech będzie, czemu nie? Forget jakiegoś, na przykład Blinda, którego zupełnie nie używam. A ten cios może być troszeczkę nawet przydatny. Szczególnie, że naprawdę ja z Wiktorem, uwierzcie mi, wiążę naprawdę wielkie myśli. Chcę, żeby ten Pokémon trafił do mojego składu. W tym miejscu to ja sobie, słuchajcie, raczej będę ćwiczył, nawet walczyć z tymi trenerami tutaj gdzieś w wodzie za pomocą mojego Zekroma, czyli Erstera, ale to dopiero, słuchajcie, w ogóle idę, moczymy nóżki, haha, po plaży chodzimy, ale to dopiero będziemy robić, wiecie, z nią gadaliśmy? Nie wiem nawet. O, ona nam daje HM06 Dive, sweet, będę mógł nurkować. A spoko, może w kolejnym odcinku sobie zanurkujemy, bo słuchajcie, dzisiaj już nurkować nie chcę, tylko może zastanawiam się, kogo mogę nauczyć tego ciosu. Myślę, że jedynym chyba Pokemonem, który może się tego nauczyć, jest oczywiście nie kto inny jak Janko. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Nie, nikt jeszcze. Nauczymy Janko tego ciosu. Jest to cios typu nawet chyba taki niesłaby, tylko on zajmuje 2 rundki. Ile on ma ciosu? 80, więc widzicie, niezły. Tylko czego oduczymy? X-Scissors jest dobre. Blizzard potrzebny, no Surf przede wszystkim, Kata go teraz nie otłuczę, ale walić to X-Scissors, wiem, że może popełniam błąd, o Judy, X-Scissors to jest ważny cios, ale ja myślę, że nie będzie mi aż tak potrzebny. A nauczymy się Dive'a w kolejnym odcinku, będę nurkować, będę może łapał właśnie podwodne Pokémony i te wodne, no to piszcie niki, naprawdę. Może kolejny odcinek to tak naprawdę, żeby wiele osób znalazło się w odcinku, spróbuję, nie wiem, zobaczymy jak to będzie złapać naprawdę dużo Pokémonów. Ale na dzisiaj, moi drodzy, się z wami żegnam tutaj w takim pięknym miejscu przy plaży, wow, naprawdę fajnie wyglądają animacje tej wody i tego jak te fale uderzają o plażę, ale spoko. Na dzisiaj to tyle. Tak więc, piszcie niki, oceńcie ten film, naprawdę moi drodzy, to pomaga, dla was to jest tylko kliknięcie lajka, naprawdę potrafi rozpromować ten film i w ten sposób pokazać większej publiczności, że wow, ja takie coś kręcę, oni mogą również docenić to, co robię. No i napisać komentarz, czy wam się podoba właśnie nie tylko z nikiem dla Pokemona, ale z tym, że fajny odcinek, jeżeli fajny, to co w nim było fajnego, jeżeli coś było nie tak, to wypomnijcie, tak żebym po prostu mógł naprawić swoje błędy, jeżeli popełniam takie. Ale na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Tak więc widzimy się już za niedługo. Cześć i czołem. Narka.